Moi drodzy, zobaczcie, kogo spotkaliśmy na torze Poznań. Cześć Mariusz, witam Cię. Cześć, witam wszystkim, cześć. Słuchaj, co Cię sprowadza na tor wyścigowy, na wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski? Generalnie troszkę złożony temat, bo w czwartek tor był ogólnie dostępny, a my żeśmy w firmie zbudowali Mazdę MX-5 i byliśmy tym jednym samochodem już na testach, bo nie ukrywam, że myślimy o wynajmie tych samochodów na Mistrzostwa Polski czy na Endurance. No i myślę, że w następnej eliminacji już się tu pojawimy z jednym samochodem i zobaczymy, jak to wszystko działa. Jeżeli będzie tak działać super jak w czwartek, gdzie przejechaliśmy ponad 200 km i było wszystko super, no to co, będziemy puszczać oferty, zbierać klientów i będziesz nas tu widział częściej. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj spotykać częściej. A co czujesz, patrząc na te samochody, które stoją za nami, w tej chwili ustawiają się do wyścigu Endurance? Grube auta. Generalnie nie ukrywam, że jestem zaszokowany tą otoczką, tym parkiem serwisowym, tymi wielkimi ciężarówkami, sprzętami za miliony euro, więc naprawdę tu się dużo dzieje. Dużo się dzieje na torze Poznań. Tor się rozwija, rozwijają się także Mistrzostwa Polski. Rozwija się ta dziedzina sportu, można powiedzieć. Ja tu, jakby dawno mnie tu nie było, więc tak jak powiedziałem, ja jestem pod wrażeniem, co tu się dzieje. No i generalnie przyjechałem tutaj na czwartek, a jestem już w sobotę i mi tu jest dobrze. To dobrze, że czujesz się tutaj dobrze, po prostu dobrze. Co jeżeli chodzi o rajdy samochodowe? Myślę, że mają duży problem. Patrząc, co potrafią ludzie zrobić, organizatorzy w Poznaniu, no to chyba muszą się wziąć do roboty, bo jednak pieniądze widać są na motosport. To działamy wspólnie, dobrze Ci było widzieć. Miło, dziękuję i pozdrawiam wszystkich.